Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w mojej serii z Faded Stories Greenberg. I z pewnością kojarzycie ten styl. Na pewno kojarzycie ten styl, bo ogólnie, jeżeli chodzi o tą stylistykę, no to jedne co jeszcze może wam się kojarzyć, to Bad Dream Series oczywiście, czyli cała tam seria Bad Dreamsów. Bad Dreams Fever bodajże, Bad Dreams Coma, etc., etc. I powiem wam, że no tutaj na kanale chyba zbytnio tak nie grywaliśmy point and clicków logicznych, ostatnio, Darkness Under My Bed, który w sumie jest z tego samego wydawcy. I właśnie to chyba dlatego też stwierdziłem, że Faded Stories może być fajną taką psychodelką. To też ciężko nazwać psychodelką, naprawdę ciężko nazwać psychodelką, bo faktycznie jest tu coś z psychodelii, ale... Ale no, to nie jest Darkness Under My Bed, na pewno. W sensie, no tam nie będzie żadnych, wiecie, dziwnych rzeczy, dziwnych lalek i tak dalej, krwawiących. Może być coś dziwnego, ale na pewno nie tak jak w Darkness Under My Bed. No i kochani, no, myślę, że powinniśmy sobie zrobić całą serię. Na razie zobaczymy na pewno Greenberga. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście jeszcze zostało nam sporo z Bad Dreamsów. W sumie całe Bad Dreams tam zostały, niesporo. Więc tak, jeżeli chcecie tego typu gry, jak najbardziej komentujcie, piszcie i coś wymodzimy na ten temat. Ogólnie nie wiem, co tutaj możemy wybrać. Samotny olbrzym, miłe wspomnienie, mam mroczący tłum, błędne wspomnienie, niedzielny spacer. Dobra, zacznijmy od początku. No i... Jak widać, pierwsza charakterystyczna cecha tej serii właśnie, czyli ołówek i papier. Dobra. Giant Baby. Olbrzymie dziecko. To nie jest nawet po angielsku. To nie jest nawet po angielsku. Instrukcja składania papierowy samolot. Serio, to nie jest po angielsku. Dobra, ale to nas nie interesuje. Chyba mamy tu jakiś kod. Mamy tu jakiś kod. Na tym stole chyba już nam nic nie zostało do sprawdzenia. Dobra, to chodźmy dalej. Mamy znak zapytania. Czyli nie wiadomo, co z tym zrobić. Okej, możemy wejść do drzwi albo wyjść. To dobrze wiedzieć o tym. Tutaj też nic nie ma. O, jest coś. Głodny olbrzym. Ilustracje Gustav Dor. Dobra, korytarz. Jest tylko butelka oraz panorama miasta. No może nie panorama, bo to tak do panoramy to brakuje. Widok miasta. Lepiej. Jest i piesio. Nieklikalny. Ej, to nawet możemy wyjść stąd. Ja pierdzielę. Tu będzie masa rzeczy do zwiedzenia. To się idzie pogubić. O, kolejne. Najbardziej samotna osoba w mieście. Zobaczcie, że cały czas są przedstawione te olbrzymy. Tylko czemu? Wielka loteria. Tu nic nie można zrobić. Zapałki, wielka loteria. 49 groszy? Znaczy ogólnie z tego, co mi się wydaje, to w ogóle jeżeli chodzi o właśnie serię Darkness Under My Bed i tak dalej, ogólnie ten wydawca, twórca, przepraszam, wydawca, no wydawca w sumie też, no bo to jest twórca i wydawca, indyczek, jest właśnie firmą polską, która się tym zajmuje. Więc jak najbardziej polskie akcenty mogą się tu zdarzać. Zabijanie wielorybów, by nakarmić giganta. Mhm.
Zwrot butelek. Trzy butelki równa się jeden grosz. Czyli rozumiem, żeby wygrać w loterię, czy zagrać w loterię, trzeba znaleźć butelki. No to mam jedną buteleczkę. Druga butelka. Jakiś gigant? The fuck? Tu była jeszcze jedna. Wow. Czym ty jesteś? Ciekawe. No zobaczcie, że... Jesteś tu, dobra. Czy ja mogę jakoś tu kliknąć? O, właśnie. Mamy jeden grosz. W teorii możemy kupić zapałkę. Tylko po co nam będzie zapałka? No, chciałbym kupić. Meczys. A nie mogę. Nie mogę, okej. Okay. A mogę. Przepraszam, jednak mogę. Tylko czy ja coś tu potrzebowałem, żeby podpalić? No właśnie chyba nie. A jednak może i będę ją. Dobra. No podpalone, co dalej? Podpalone i tyle, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Nie, no to nie da się ani drzwiczek zamknąć, ani nic. Wiem, że może ten papier będziemy mogli wziąć albo coś, ale nie. Bo rozumiem, że potrzebujemy jakiejś podpałki. Potrzebujemy jakiejś podpałki definitywnie. Dobra, idziemy szukać dalej, to w sumie nam się wyblokowało po tej scenie. Ojej, olbrzym. Wiedziałem, że to był wieloryb, tak? Może i nie. Rybia głowa. Ale ci chyba olbrzymi są spokojni. Tannery, werbarnia właśnie. Gdzie kolejny? Idzie kolejny. Tu jest zejście jakieś też. Dobra, no ale po co nam rybie głowa? Do psa? Nie. A, do garnka. No nie, nie ma to sensu. Nie ma to sensu. Nie ma to żadnego sensu. Już w ogóle nawet chyba się nie przejdziemy. Nie, przejdziemy się jeszcze, dobra, jest. To wszystko jest. No tylko no tutaj nie ma w sumie co wziąć już. O, jest tutaj. Przynieś nam słoik z psimi odchodami, ważne bez rybaków i pasożytów. Okej. Okay. To rozumiem, że potrzebujemy w tej chwili kupić słoik, tylko... Bo ten słoik też tani nie był. Słoiki były po 10 groszy. To oznacza, że potrzebujemy od cholery... O, tutaj jeszcze nie byliśmy. Poduszki. Kupujemy wszystkie pióra. Od ciebie może byśmy mieli coś. Ja tu widziałem gdzieś piórka, zagotowało się. No wyłączyć nie da się ściągnąć z gazu, z gazu. Nie nazwałbym tego gazem, z palnika.
Nie wiem, tu się pali. Po prostu tu się pali. Niech się zjara w cholerę. Tutaj żadnych piórek nie widzę. Czy wy widzicie tu jakieś piórka? Naprawdę nie wiem. Słyszę te kochane ptaszki, ale nic poza tym. Tutaj niestety nic nie ma. Intryguje mnie, co możemy z tym zrobić. No bo zobaczcie, no tak na logikę, no coś tutaj musi być. Coś tu musi być. Aha. Aha, w ten sposób, no dobra. Ja sobie mogę poklikać ptaszki, nie ma problemu. Sobie włączę nawet makro. Już nie ma żadnych. Chyba się skończyły. I powycinaliśmy wszystkie ptaki. Wszystkie ptaki powycinaliśmy. Ej, ile piór. Ile piórek. I tych ptaków naprawdę powycinali sporo. A piesio podjadł. A piesio podjadł. Tu jeszcze są. Chicken. No dobra, no to ja chcę ci oddać piórka. No tylko nie mogę. Ogólnie miałem taki pomysł na początku, moi drodzy, żeby wziąć poduszkę i mu oddać swoją poduszkę. Ale widać byłem w błędzie ze swoim rozumowaniem. Gotowana rybia głowa. Zdrowe mięso. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczmy, co się teraz gotuje. Ja teraz mogę iść i oddać tę piórkę? Nie mogę chyba jeszcze. Rybia głowa ugotowana nad... O, tutaj po lewo się jeszcze otworzyło nam. Pomocny olbrzym, najczęściej używany czterocyfrowy kod. 4832. 4832, dopóki pamiętam. 4832. Faktycznie. Kolejny grosz. Grosz do grosza będzie kokosza. Restauracja. Szukujemy kucharza. Zamknięty. Bank też zamknięty. Tutaj też pozamykane. Zobaczcie, że tu jest garnek. Tu też nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Masz piesiu jeszcze. Osiemdziesiąt dziewięć piór. Czy już? Czy ja czegoś nie widzę? Jakiegoś piórka. Tu są jeszcze jakieś piórka.
tym, że są obślinione. To są odchody. Okej. Okej. Zapałek chyba już nie potrzebujemy. Teraz pewnie się już ugotowało, nie? Nie mam pomysłów. Nie mam pomysłów, naprawdę. No bo mamy tak, 89 piórek teoretyzuje, że jak będziemy mieć 100, to będziemy mogli mu to sprzedać, jak najbardziej. Skupujemy wszystkie pióra, ale jednak ich nie skupujesz. Trochę bez sensu. Pozamykane, do tego potrzebujemy słoika, rozumiem, tak? Mamy jeden grosz. Ale ja tutaj nic nie widzę. Ja tutaj nic nie widzę. Tutaj możemy mieć słoik ich odchodów. No ważne, żeby były bez pasożytów. No ale tutaj nic dalej nie ma. A. Zapałki raczej nam nie są potrzebne. Czemu my tobie nie możemy tego sprzedać? Kurde. Kupujesz wszystkie piórka i tyle. Czy ja czegoś naprawdę nie widzę? Czy ja czegoś nie rozumiem? Nie wiem. Naprawdę. Naprawdę. Gro. Naprawdę. 90 piórek. 10 groszy. Jedno piórko. Tyle problemów. To pasożyty niestety. Rozumiem, że ich ugotowało, właśnie. I ten kupczar nas nie interesuje. No to mamy to. Try again. Spróbuj ponownie. Stary but. Dlaczego nam może być stary but potrzebny? Teraz już nie mam pojęcia. Mamy zdrabkę, mamy stary but. Ale do czego nam to jest? Nie mam pojęcia. Nie
Nie mam zielonego pojęcia. Ej no. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy coś tu się zmieniło? No but, no kurwa, na logikę, no. Koniec. Okej, ale tu mamy jeszcze 5, 4, przepraszam, 4 wspomnień. Samotny olbrzym, okej. Miłe wspomnienie. Miłe wspomnienie. Rozumiem, że tutaj będzie coś na podobnej zasadzie, tylko widzę, że tu są już bardziej czasy takie współczesne. Ale tutaj mi się rzut graficzny nie podoba. Czy to jest ten... A, no właśnie. No właśnie, dobra. Tutaj jest nasz pokój. Trzeba pamiętać szczegóły i jakieś cechy charakterystyczne. Kuchnia. Coś z kieliszkami możemy zrobić. Składniki: mąka, jajko, masło, cukier, czekolada. Wyblakłe osoby zastąpione manekinami i lalkami. Okej. Taki późny PRL coś się wydaje. To jest mąka. Spróbujemy cukru. Jajko. No ale to nie powinniśmy lodówki otworzyć. My nie powinniśmy lodówki otworzyć, żeby poszukać jajek, na logikę? Chyba nie. Łazienka. No tutaj cukru raczej nie znajdziemy. Tu cukru raczej nie znajdziemy. Dobra, 42 jest zamknięte. Albo 40. 31 już otwarte. Ciekawe. Ciekawe. O, mamy jajko. Cukru niet. Cukru niet. Nie ma. Kradli. Manekin. Dwa. To jest jakiś pokój dziecięcy. Okulary. Inne drobiazgi. W ogóle zobaczcie, że tutaj się szapki nie otwierają. W sensie nie pokazują się, że są do otwarcia. I nie wszystkie są w ogóle do otwarcia. To jest śmieszne. Manekin. Szukamy cukru. Tu nie ma nic. Ej no, jest cukier. Gdzie to odstawmy te jajka? Dobra, masło, cukier i czekolada. Masło, cukier i czekolada. Tu byliśmy, tak, tak. Tu byliśmy. Ja się gubię strasznie. O, te odkurzacze, takie krowy. M. Maubert. Nie znam. Nie znam. Dobra, tutaj nic nie ma. Mamy masło. I zobaczcie, no jednej szafki się nie da otworzyć. No, bez sensu. Albo otwieramy wszystkie, albo żadnych. Myślę, że to nie byłby problem dodać takiej samej grafiki na tu obok, no. To
czas ten Maubert. Tam w ogóle małe mieszkanko było strasznie. O, i kolejne. I kolejne. Młotek. Bo po co mi młotek? Dobra, tu coś się dzieje. Tu się coś dzieje. To jest cukier, jeszcze czekolada. Z czekoladą to może być większy problem. Chyba, że to jest czekolada. Ta gra mnie nie zdziwi pod tym względem, naprawdę. Ta gra mnie już nie zdziwi pod tym względem. Dobra, 21 się nie da wejść. No właśnie, nie chodzi o te czapki. Kurde, o te czapki. Jest ich tu od groma. I weź człowiek, kto przeszukuje wszystko. Nawet makrobino to nie działa. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. No kosz pod zlewem chyba. Chyba pod zlewem. Tak samo Maubert. Gdzie jest czekolada? Tu byliśmy, tak? No tak. Tu też byliśmy. Tutaj chyba nawet nic nie zjedliśmy. Tutaj nic nie znaleźliśmy chyba. Gdzie jest ta czekolada? Faktycznie, no można to szukać u dziecka, prawda? No dobra, została nam czekolada faktycznie. Ale młotek, do czego jest potrzebny młotek? Nie rozumiem, po co ten młotek? Po co ten młotek? Halo, gro. Po co mi dajesz młotek? Nic nie ma. O! Zgubiona skarpetka. Zakurzone pudełko. No ale no nie rozumiem, co mam z tym zrobić. Otworzyć się nie da. Otworzyć się tego nie da. Za kichu. Jakby... Tu mieszkanie któreś było zamknięte. Nie, nie było zamknięte. Czy było, ale nie to. Czego 42 jest zamknięte? Inaczej, no ale do czego mi jest to? Gro, po co ty mi to dajesz? Bo jaki tak mam zamiar w losowych miejscach klikać, to jest bez sensu. Pokazujesz mi spinacz,
No ale na przykład nie pokazujesz mi, co jest w tej torbie. Może to jest czekolada, może ktoś kupił. Takie głupie, no. Nie rozumiem tego. Co, młotka użyć? Nie mogę młotka użyć na nim. Takie, no, nielogiczne, naprawdę nielogiczne. Wydawało mi się, że zawsze ten bad, ogólnie Bad Dreams i tym podobne gry, no to bazują na jakiejś logice. Ale widzę, że nie. Ja się pomyliłem. I nie powiem, jestem mocno rozczarowany. Jestem mocno rozczarowany. Nie widziałem miejsca, gdzie w ogóle ten młotek jest potrzebny nawet. A, dobra, no świnka. Pieniążki. To teraz powiedzcie mi, do czego mi są potrzebne pieniądze. Małbert i Małbert. Bo miejsca z pieniędzmi też nie widziałem. Miejsca z pieniędzmi również nie widziałem. Nie no, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem. Głowa lalki. No wydawało mi się, że ja to już wcześniej brałem, ale okej. Okay. W sensie, że klikałem. W sensie, że klikałem i nie wydaje mi się, że to było interaktywne, ale okej. Okay. Mokra gąbka. No dobra, zaczyna mieć to jakiś sens i logikę. Peruka. I szampan. Peruka była chyba gdzieś tu potrzebna, nie na drugim piętrze. Tobie nie? Jak tobie nie, to nie. Nie? No to tobie trzeba tą perukę włożyć, okej. Okay. No i szampan. Powiedzcie mi, gdzie tu musi być szampan potrzebny, bo ja nie wiem. Naprawdę już ocipiałem, no. Jest tak wszystko podobne. Dałem mu po co? Po co jemu pieniążek dałem? Uzmysłówcie mi to, bo nie rozumiem. I normalnie zaczęła klikanka. To taka niezaciekawa klikanka. Nie wiem, po prostu nie wiem. Teraz się okaże, że też ominąłem jakiś jeden punkt, który można było wziąć, a który nie jest widoczny w żaden sposób. I zaraz będzie problem. I znów się zatnę. Okulary i tym podobne, no ale naprawdę to jest niedorzeczne. To jest niedorzeczne. Będę narzekał teraz cały czas na tą grę.
Włączyłem makro do klikania, naprawdę. Włączam makro i lecę z tym. Bo zaraz się okaże, że znów czegoś nie wziąłem. Coś ominąłem. On tu nic nie zostawił. On tu nic nie zostawił na pewno. Tutaj też nie wiem, co z tym zrobić. Na co mi ten szampan? Na co mi ten szampan tutaj? Naprawdę, na co mi ten szampan? Aha. Co to zmieniło? Co to zmieniło, że ty tu stoisz? Pomocy. Pomocy. Ile się zgubiło. Tak samo na konepkę. No i co to mi da? Podlałem kwiatkę i co? Achievement, aha. Oj. To nie wiem, tutaj coś mogę pozbierać do tego? Petki. No mówię, to jest takie nielogiczne strasznie. Bardzo mi się to nie podoba. Po co? No dobra, faktycznie były tutaj te kieliszki. Były. Ale po co? Po co kieliszki? Z tobą się mam napić, czy z tamtą panią mam się napić? Już to jest... To nie ma logiki. Czemu z tobą? Kim ty jesteś, to była za poza. Dobra. Tam kurwicy, moi drodzy. Zobaczcie, no jest tu jakiś nóż, prawda? Nie mogę go wziąć, tu nie ma żadnej logiki, żadnego... Oj. I po co nam to było? Po co? Co nam to dało? Nic nam to nie dało. Rekonski, dobra, jednak było coś. Ale wiecie co, bo już się striggerowałem. Ja już się striggerowałem. Po co oni tu stoją? Po co wy tu, dziady, stoicie? Co mi dadzą teraz te przekąski? Czy ja mogę, nie wiem, dać tobie coś? Nie mogę. I się strasznie mylą te przejścia. Naprawdę ta grafika, czy grafika, ta... Ta kamera tutaj jest tak do dupy. To jest dramat. To jest, moi drodzy, dramat. Jezu, po co mi te przekąski? Naprawdę już nie wiem. Naprawdę już nie wiem. Dla kogo? Już nikogo nie było. I znów przeklikuj, człowieku, wszystko. To się mogło łaskawie zmienić, bo naprawdę szukać logiki tutaj to jest... No... I szukaj, człowieku, co się mogło zmienić. No nie wiem, gdzie te przekąski mogły być, naprawdę nie wiem. Nie mam pojęcia. Po co te osoby tam w ogóle stoją, też nie wiem. Brakuje nam tej cholernej czekolady. Nadal nie wiem. A ja nadal nie wiem. Czy ten lalek, domek ten lalek jest teoretycznie interaktywny. Ale jak widać, nie do przekąsek. To my też nie możemy, interaktywna. Gdzieś jeden zamknięte.
Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Gdzie jest kurwa logika? Czemu ta gra robi kurwę z logiki? Czemu? Czemu? Czemu przekąski na manekinie? Co to dało? Kurwa, co to dało? Oprócz tego, że kliknąłem jakiś obrazek na obrazek. Co to dało? Ja pierdzielę. No robienie kurwy z logiki, naprawdę. No nie pamiętam, żeby jakakolwiek gra mnie tak striggerowała. I co dalej? Co nam dało to, że my tą, że my ten manekin tam na górę wciągnęliśmy? Bo nie wiem. Naprawdę nie wiem. Co to dało? Ja się pytam, co to dało? Bo jestem już na pograniczu, naprawdę jestem na pograniczu i to załamanie nerwowego przy tej grze. Pierwszy case jako tak naprawdę jeszcze był spoko, ale no kurwa, to jest po prostu dramat. To jest robienie kurwy z logiki. Nie wiem. Nie wiem, kochani, a nie chcę was zostawiać z tym nienawiązanym case'em. Naprawdę nie wiem. Zaraz nam się odcinek skończy. Ja myślałem, że to będzie tak no za 20 minut i spoko i zaraz skończymy i następny. I że tak po dwa case'y, no dziennie to zrobimy sobie, ale widzę, że nie. Widzę, że nie ma opcji nawet. A też nie chcę grać w grę, której muszę kurwa przeklikiwać chuj wie ile, no. To jest bez sensu. Wiesz, to jest bez sensu. No i zobaczcie, no i co ja tu mam teraz zrobić? Nadal nie ma tej czekolady. Nie, no nie wiem, kochani. Ja do was zaraz wrócę po prostu. Dobra, moi drodzy, powiem wam szczerze, że skorzystałem z poradnika. Niby w 32 pokoju jest gdzieś na szafce. Na szafce jest gdzieś czekolada. Tak? Nie. Z książek, przepraszam. Gdzieś z książek. Możemy wziąć czekoladę. Duszek. Miała być czekolada gdzieś. Robienie kurwy z logiki. Dosłownie. Dosłownie. Co teraz? Apartament 32. Przechodzimy przez drzwi. Bierzemy czekoladę z książek na biurku. A właśnie na biurku. O Jezu. Dobra, już teraz sobie nie będę spoilerował. Mamy wszystko. Co teraz? I co teraz? Powiem wam szczerze, że już mamy wszystko chyba. Naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, no kurde, no.
No, wydawało mi się, że to było wszystko z takim main questem, nie? Ale widocznie nie. Widocznie nie. A, okej. Okay. Teraz mam tu otwarty. Happy birthday. Dzięki, świetnie, bardzo mi miło. Kurwa nie. Mam lalkę. Dostałem lalkę, nawet wiem, gdzie ona może być. Wow, pierwsza logiczna rzecz. Pierwsza logiczna rzecz w tej grze. Naprawdę. No i co? Oj. Zagrasz, tego nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Owen, no już znów korzystam oczywiście z poradnika. Nie rozumiem. Nie rozumiem naprawdę. No i co dalej? Mamy psa. No tu mi się wydaje, że to jest chyba mysz. Znów mamy. Aż kres minimalizowałem. Dobra, teraz do łóżka, tak? Jezu, mam nadzieję, że jest... Jezu, dzięki ci, panie, że to jest koniec. Moi drodzy, ja tu... ja już jej nie chcę. Naprawdę, ten drugi case to był dramat. To miało być miłe wspomnienie? Był dramat, a nie miłe wspomnienie. Panie Robercie Gąsiorowski, pan się pierdolnij w łeb. I to mocno. Naprawdę mocno. Ten drugi case, który pan żeś zrobił, to po prostu jest chłam i to totalny. Jestem naprawdę bardzo niemiło zaskoczony. Dramat. Dramat, dramat, dramat. Nie polecam. Świt jakich mało. Totalnie.
Będę szczery, nie będę owijał w bawełnę, nie podobało mi się to w cholerę. Dobra, moi drodzy. No ale no... Pff. Ja mogę się jeszcze pomęczyć z tymi trzema, nie ma problemu, ale to musicie pisać w komentarzach, jak chcecie, jak nie, to ja robię zwrot tej gry. Robię zwrot tej gry i jak będziecie chcieli dalej, to ja ją dopiero znów kupię. Robię zwrocik i tyle. I lecimy. Dobra, pamiętajcie o subskrypcji w komentarzach. Ja zanim filmu grał do was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.